Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Ci o afirmacjach. Powiem Ci, w jaki sposób tworzyć te afirmacje, żeby naprawdę działały. Jest mnóstwo książek na ten temat. Mnóstwo z książek, z których dosyć ciężko się zorientować, jak to naprawdę robić. Dlaczego? Gdyby autor chciał Ci przekazać tylko to, co powinien Ci przekazać, taka książka zajęłaby mu 2, może 3 strony. Kto kupi książkę 3-stronicową za 30-40 zł? Musi dołożyć papkę, musi dołożyć różne swoje przemyślenia, żeby taka książka miała odpowiednią objętość, żeby ją sprzedać, żeby ją wydać. Ja w kilkanaście minut powiem Ci wszystko. Mam nadzieję, że to będzie wszystko, dzięki czemu te Twoje afirmacje zaczną działać. Przede wszystkim, żeby ją prawidłowo stworzyć, musisz zdać sobie sprawę, jak taka afirmacja działa. Afirmacja jest myślą, żądaniem, zadaniem przekazanym przez Ciebie do podświadomości. Ta podświadomość przekazuje tą informację do nadświadomości. Nadświadomość połączona jest z wielką, wszechpotężną energią, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, i realizuje zadanie. A więc, skoro ta informacja ma przejść przez podświadomość, musisz zdać sobie sprawę, że ta podświadomość jest trochę jak dziecko. Więc afirmacja musi być ułożona w sposób prosty, zwięzły i bardzo jasny. W taki sposób, żeby 6-7-letnie dziecko było w stanie to zdanie zrozumieć. Dodatkowo, afirmacje nie mogą być negatywne, muszą być tylko pozytywne, w znaczeniu podświadomość nie rozumie słowa nie. Jeżeli stworzysz afirmację, od dzisiaj nie piję piwa, Twoja podświadomość zrozumie, od dzisiaj piję piwa. Kompletnie odwrotny efekt. Tu by raczej należało ułożyć afirmację w stylu, od dzisiaj piję tylko wodę i słodkie gazowane napoje. Afirmacja musi być utworzona w czasie teraźniejszym. Zdanie w czasie teraźniejszym. Nie będę bogaty i będę rządzić światem. Bo kiedy będę? Za 20 lat? Za 200 lat? Czas teraźniejszy. Jestem bogaty i rządzę światem. Tym bardziej tu jest dobrze, bo kiedy Twoja podświadomość zderzy z tą informację z rzeczywistością, zobaczy, że tak nie jest, będzie dążyć do tego, żeby tak się stało. Dalej musisz też pamiętać cały czas o tym, że ta podświadomość jest jak dziecko. Afirmacje nie mogą być patetyczne, nie mogą być użyte słowa mało zrozumiałe, napuszone. Najlepiej, żeby to było w formie wierszyka, piosenki. Zobacz, na przykład taka afirmacja. Jestem Eduś, tralala. Mocą swą uzdrowię psa. Dla mnie idiotyczne, głupie, bezsensowne. Dla mojej świadomości, podświadomości podejrzewam rewelacja. Idealnie. Też sposób wypowiadania tych afirmacji bez napięcia, bez rozkazów. Wtedy Twoja podświadomość się spina i współpracuje niechętnie. Luźno, swobodnie, może nawet żartobliwie. Wtedy ona to odbiera nie jako rozkaz, tylko jako zaproszenie do wspólnej zabawy. Tym chętniej przekaże to dalej, tym lepiej będzie to wykonane. Co jeszcze? Afirmacja musi być dotyczyć takich spraw, które Twoja podświadomość jest w stanie uwierzyć. Jeżeli Twoja podświadomość nie uwierzy w to, że to, o czym mówisz, jest realne, w ogóle nie zabierze się do roboty. Poza tym to musi być rzeczywiście realne. Jeżeli masz 50 lat, nie zostaniesz mistrzynią Polski juniorek w gimnastyce artystycznej. W tym wypadku podświadomość będzie kombinować. Kiedyś zrobiłem taką afirmację. Jestem prezesem rady nadzorczej i tu wymieniłem nazwę firmy, w której pracowałem. Nie bardzo
realne, no natomiast podświadomość zabrała się do roboty. Ona w to uwierzyła. Co się okazało? Za jakiś bardzo niedługi czas ja wraz z kilkoma osobami zostaliśmy zaproszeni na szkolenie. Szkolenie odbywało się w centrum kryzysowym naszej firmy. W tym centrum kryzysowym wszystkie miejsca są przy stole podpisane, żeby nie tracić czasu, a może pan tu usiądzie, a może pani tu będzie wygodniej. Siadają na swoich miejscach i obradują. Więc podczas szkolenia siedziałem sobie w wygodnym fotelu. Wiesz już, jaka tabliczka była przed moim nosem. Siedziałem przy tabliczce prezes Rady Nadzorczej. Podświadomość starała się chociaż jakoś to urzeczywistnić. Także uważaj na realność tego, co chcesz afirmować. Nierealne rzeczy po prostu pójdą bokiem. Lub podświadomość w ogóle się za nie nie zabierze. Ważne jest też to, żeby te afirmacje wypowiadać prawidłowo. Prawidłowa afirmacja. Są różne źródła, różnie podają. Podają, że należy powiedzieć przynajmniej 8 razy, podają 11 razy. Tak naprawdę nikt nie wie. Dlaczego nikt nie wie? Bo każdy ma indywidualny umysł, indywidualne zdolności, indywidualną możliwość przekonania swojej podświadomości do zabrania się do roboty. U każdego to jest inaczej. Na pewno musi to być przynajmniej raz dzienne, powtarzane wiele, wiele razy. Wiele razy powtarzane i to w takiej formie, że starasz się usunąć wszystkie inne myśli i emocje. Po pierwsze, tak lepiej dotrze. Po drugie, te inne myśli mogą się nałożyć na tą twoją afirmację. Powstanie jakiś miszmasz i otrzymasz coś, czego nie chcesz, albo coś wręcz zupełnie paradoksalnego. Przy tym głównym wypowiadaniu afirmacji, raz, najlepiej dwa razy dziennie, staraj się nie mieć innych myśli. Tylko to jedno zdanie w głowie. Powtarzasz je jak mantrę, afirmujesz, afirmujesz, afirmujesz. Potem w ciągu dnia nie musi być już aż tak stricte, możesz to mówić patrząc na co innego, robiąc coś innego. To jest takie zwykłe przypomnienie. Też nie wypowiadaj tego właśnie na zasadzie przypomnienia. Wypowiadaj to luźno, swobodnie, na zasadzie pamiętaj, że się bawimy. Co jeszcze można powiedzieć o afirmacjach? Jeżeli uważasz, że nie całkiem zasługujesz na to, co afirmujesz, możesz użyć takiego haczyka. Możesz w afirmacji użyć słowa Bóg chce, abym. Możesz użyć słowa jest wolą Jahwe, aby. Matka Ziemia dąży do tego, abym. W cokolwiek wierzysz, cokolwiek jest dla ciebie tą najpotężniejszą siłę, użyj tej siły do przekonania swojej podświadomości. Afirmacje się spełniają. Afirmacje się spełniają, natomiast muszą być wykonane prawidłowo. Mam nadzieję, że to, co ci dzisiaj powiedziałem, pomoże ci. Jeszcze jedno. Możesz użyć tutaj też haczyków neurolingwistycznych. To, co działa na innych ludzi, działa również na ciebie. Na przykład podświadomość bada, czy to, co do niej mówisz, jest prawdą. Tak jak każdy człowiek podświadomie, słuchając wypowiedzi innego człowieka, bada, czy to jest prawdą. Natomiast jest leniwa, jak każdy z nas. Przy zdaniu dwuczłonowym, jeżeli pierwszy człon uzna za prawdę, drugi automatycznie uznaje za prawdę. Możesz powiedzieć na przykład, jestem żywy, a więc wszystko w życiu mi się udaje. Podświadomość rzuca się, bada. On mówi do mnie, jestem żywy. Czy to jest prawda? Tak, prawda. Aha, więc reszta też jest prawda. Proste, ale niezwykle skuteczne, nie tylko w rozmowach z podświadomością, ale również w rozmowach z innymi ludźmi. Mam nadzieję, że wiesz już wiele, że twoje afirmacje teraz będą działać, że będziesz wznosić się na wyższy poziom. Kiedy się już wzniesiesz na ten wyższy poziom, kiedy dzięki afirmacjom uzyskasz wiele, nie zapominaj o innych. Nie zapominaj o innych istotach, o ludziach, o zwierzętach, o bytach niematerialnych.
w swoim własnym interesie. Wiesz dlaczego? Jeżeli komuś coś ofiarujesz, jeżeli dzięki twoim afirmacjom polepszy się czyjś byt, zniknie czyjeś cierpienie, twoja moc rośnie. Jedyny warunek, musi być to zrobione bezinteresownie. Pomagając innym, sprawiasz, że twoja moc rośnie. Więc twórz pozytywne afirmacje. Wzrastaj w mocy. Przemieniaj świat dookoła. Bo przecież takie jest nasze zadanie, prawda? Ten świat jest piękny, jest fantastyczny, ale jest też w nim wiele bólu, cierpienia, rozpaczy. Naszym zadaniem jest ten ból, to cierpienie likwidować. Najpierw w sobie. Najpierw w sobie istota nieszczęśliwa ma małe szanse, żeby pomóc innym. Najpierw spraw, aby twoje życie było radosne, fantastyczne, pełne ciepła i bezpieczeństwa, a potem pomagaj innym. Twoja moc będzie wzrastać, będziesz coraz wyżej, będzie ci coraz lepiej, czego ci z całego serca życzę. Zapraszam na inne moje filmy, szczególnie polecam taki 5-odcinkowy cykl krótkich filmów pod tytułem Szkoła Szczęścia. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.